Jeżeli chodzi o sytuację na polskim rynku zbóż, to ta podaż zboża jest w dalszym ciągu ograniczona, czyli innymi słowy, rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą zboża, wstrzymują się, ponieważ ceny są niesatysfakcjonujące. Rząd zapowiedział dopłaty, wiemy, że minister rolnictwa złożył taki wniosek do ministra finansów, to też powoduje taką oto reakcję rolnika, że rolnicy czekają, jaki będzie system dopłat, i to też może być wstrzymujące, jeżeli chodzi o sprzedaż ziarna. W związku z powyższym, podaż ziarna jest ograniczona. Ziarna w Polsce jeszcze jest sporo. Mamy do czynienia z zapasami z ubiegłego sezonu, i te zapasy są większe niż standardowe zapasy z poprzednich lat. Nadwyżka, my jako Izba Zbożowo-Paszowa szacujemy, że ta nadwyżka jest między 4 a 6 milionów ton zboża z poprzedniego sezonu. Ograniczona podaż ziarna jest od dłuższego czasu. Wynika ona z niskich cen na giełdach światowych. To powoduje również niskie ceny w Polsce. Mówi się, że ceny pszenicy na gospodarstwie 600-500 zł nawet, w porcie na poziomie 900 zł za tonę, to nie są wartości, które satysfakcjonują dzisiaj polskich rolników. Rząd przede wszystkim powinien usiąść do stołu z rolnikami, a rolnicy protestują, i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, w słusznej sprawie. To zarówno ta kwestia strategiczna, długofalowa, jak zapisy Europejskiego Zielonego Ładu, które absolutnie obniżą konkurencyjność nie tylko polskiego rolnictwa, ale w ogóle rolnictwa europejskiego, rolnictwa w Unii Europejskiej. Rozumieją to rolnicy polscy, rozumieją to też rolnicy europejscy, bo jak widzimy, te protesty odbywają się nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach europejskich. A drugi element istotny dla rolników to jest właśnie uregulowanie relacji handlowych między Polską a Ukrainą, tak aby zniwelować zagrożenie niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski. Dzisiaj priorytetem dla polskiego rządu powinno być szybkie wypracowanie porozumienia z Ukrainą. No, rolnicy się tutaj domagają całkowitego zakazu importu zboża z Ukrainy do Polski. Tranzyt, w mojej ocenie, powinien iść, ale powinien być on bardzo precyzyjnie monitorowany, żeby nie było takiego zagrożenia, żeby nie było takich obaw rolników, że to zboże w Polsce zostanie. Tranzyt powinien być szczelny, powinien iść. Powinniśmy z jednej strony pomagać Ukrainie, z drugiej strony nie oddawać pola rosyjskiej pszenicy czy innym gatunkom zbóż, które kukurydzy na przykład, które Rosjanie mogliby wprowadzać na rynki europejskie.